Cześć wszystkim, z tej strony Draka i wracamy do South Park Kijek Prawdy. Tak, ostatnio wyrwaliśmy Craiga z szkoły, z o mój Boże, detention. Z kozy. Nie mam pojęcia, jak się to tłumaczy, zapomniałem to tanie słowa. Anyway, uwolniliśmy go, teraz mamy wszystkich wojowników Cartmana. Możemy wrócić do naszej wesołej bazy i zobaczyć, co będziemy robić dalej. Dobra. Tak, wracam na pieszo, ponieważ mam nadzieję, że znajdę jakiegoś dzieciaka po drodze. Dobra. Mam nadzieję, że w ogóle idę w dobrym kierunku. Dobra. Okej. Okay. Dobra, no to... wiecie, ta gra jest absolutnie super. Jakby w ciągu paru odcinków pobiłem mnóstwo mongolskich dzieci, a potem pobiłem rude dzieci, tak? Więc jakby bardzo dużo bicia dzieci, podoba mi się to. A, jej! Tak, pamiętałem, że ona gdzieś tutaj była. Dziewczynka, która koleguje się tylko i wyłącznie, kiedy ktoś ma dużo znajomych. A, w ogóle tak, przejrzałem ekwipunek z poprzedniego odcinka, nie było tam nic godnego uwagi. Czujecie to? Czy to tutaj coś jest? A, nie wiem, na co liczyłem. Czy coś się stanie, w to strzelę? Nic. Czy byłem już w tym domu? Czyj to dom? A to mój dom! Nie, to dom Buttersa. Shut up, Butters. A nie, w sensie, no. Odruch. O co? A, Cartman i Butters są sąsiadami. Nie wiedziałem tego. Dobra, wracamy do Koopa Keep. Czy mogę postrzelić Jezusa na krzyżu? Okej, okay, zniszczę lampę. Chryste, panie! Nie. Jezus już dość wycierpiał na krzyżu. Nie mogę go jeszcze postrzelić. What you? You want me to fight with you? Okay, this paladin is ready to kick some ass. Coś nie widać tych nowych wojowników. A nie, dobra, są na wieżach. Okay, jest spoko. Gentlemen, thanks to the new kid, our entire army is assembled. It is my belief that the new kid deserves to rank up in level. To honor his efforts, he will no longer be called douchebag. New kid, I hereby dub thee Sir Douchebag. Congratulations. Jestem prawie... Wow. Świetnie, pan Dekiel. Jestem prawie pewny, że już wcześniej gra nazwała mnie Sir Douchebag. Also gra przebrała mnie w defaultowy strój. Kim jest Bard? No dobra. Nowe przedmioty. O, dostałem... Aha, gra nie przebrała. Aj, to jest... Przeszywa pancerz wroga. O Jezu. Dobra, to brzmi fajniej niż to, co miałem, ale muszę przełożyć mój strapon. Ja wierzę w magię płomieni, więc uderzam po prostu w to. Ale co, mój mongolski łuk nie ma straponu. To dziwne. Więcej obrażeń. Idealna, tak, zadaje 5 obrażeń do obrzydzenia. Obrzydzenie. Krwawienie. Ej, czekajcie! Gra musiała mi to ekwipować, bo w poprzednim odcinku moja... Aha! Klikając zdejmij wszystko, nie zdejmuję wszystkiego z jednej broni. Zdejmuję wszystko. Nie, dobra, taki chuj, bo zbroja ma już ubrane. To nie jest prosty system, ok? Zwiększa maksymalną liczbę perzet. No dobra, spoko, jakby roleplayujmy jako ten złodziej. Chyba nie ma to aż tak dużego znaczenia. Pancerz. Atak bronią, więcej damage'a.
Jeden do leczenia, pipa większa. Regeneracja. Regeneracja brzmi legitnie. Czekajcie, jak to się nazywało? Papierek po gumie do rzucia, okej. Okay. Zwątpiłem. Jasne, lifesteal. Fuck yeah. Zwiększa przyrost pieniędzy. No, zobaczymy, czy będzie nam to potrzebne. Dobra, i tutaj po prostu the magic. Prosto i klarownie. At first I didn't want to join the KKK at all, but the Grand Wizard made some really good points. To jest takie zabawne i takie złe. The Bard has no honor. Bard nie ma honoru. Rzadko kiedy mają. I'm going to teach you how to use a ranged magic attack. It's not easy, but being able to cup a spell from a distance can save you in battle. Allow me to demonstrate. Yeah! O mój Boże. Show you one more time. Watch closely. Yeah! Okay, czy prawo to dystans. Way back from where you're standing. Cup the magic, throw it at your opponent. Yes, yes. Robię to, ale nie mam pojęcia, jak to robię. Mam zero wyczucia. Magazine, could you come help us with something? Don't have to take this to me, sweet. Yes? Hey, Scott, could you spar with Douchebag real quick? He's gonna try a new move. On guard! Now, Douchebag, cup a spell! Zakładam, że muszę puścić ten efekt w momencie, kiedy jest takie rozmazanie na ekranie. Logiczne. Ciekawe, czym jest kruk pocztowy. No dobra. Do rechoczącego osła, który jest chyba jakby po prostu barem, o jeśli nie mylę. To chyba po prostu bar. O! Jasne, nowe ataki. A, ja już to odblokowałem. Okej, dobra, chill. Wiecie co? Krwawienie wydaje się najbardziej OP gównem ever póki co, tak więc brnijmy w krwawienie. Dobra. A, muszę sprzedać mu ogólnie śmieci. Bogactwo rośnie. Fuck yeah. Dobra, wiecie co? Jasne. O kurwa, sprzedaję zamiast kupować. Fuck. Coś mi się tak właśnie wydawało, że coś mi to nie pasuje, ale dobra, nieważne. Takosy. Ile mogę trzymać? A, dyszkę. Balon z wodą. Wiecie, jestem łotrzykiem, gromadzę tej kasy w cholerę, jeszcze kradnę zawsze przedmioty, więc... Why the fuck not? 11 poziom, wysoko. Dobra. Okej. Okay. Idziemy po barda więc, w sensie najebać bardowi. There it is. The inn of the giggling donkey. E? Co? Paladin, are you sure the bard is hiding out in there? That's what Twitter says. Carrier Raven. O mój Boże, to będzie. To będzie Timmy, prawda? Craig and Token guard the back door. Butters, Kenny, Sir Douchebag, let's go inside. Stay close, Sir Douchebag. The inn of the giggling donkey harbors the scum of Alzaron. A glass of meadle wine, please. No meadle wine today, only fairy ale. A pint of fairy ale, then. So, has
anyone seen the bard lately? Ooh. Oh no. A burial isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? Butters, Douchebag, come down to the cellar. Princess Kitty and I will be waiting here to murder him. Remember, the bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. Okej, okay, jakby jestem zaciekawiony, kim będzie bard. Ja profilaktycznie zapiszę, ponieważ boję się, jakby... Bardowie to szczwane bestie. No dobra. Lubię rysunki z beczkami. To szczęka? Nie ta krętka. Słyszysz go? Ktoś tutaj poszedł po całości ogólnie, nie? Hello? Tak, to oczywiście. To Ginny. Oh Jesus, it's the bird! Hello there. Prepare for battle, weaklings. Elves, fall in! To pułapka! Douchebag! It's a trap! You should have never come here, you humans. I am a level 10 bard, and with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchant. Daj mu skończyć. Magical songs of enchantment. Nieważne, okej, okay, doesn't matter, już mi nie chce. O nie, jest poza terenem walki, drań. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. Nice. Dobra. Jak to rozwiążemy? Uuu, to zwykła bitwa. Przyzywam Jezusa. Muszę zobaczyć Jezusa w akcji. Jesus time. Ogień krzyżowy. Fuck yeah. Lock and load. Jasny chuj. Motherfucker. Wow, what a butt kicking. Tak, to była masakra. Jezus przybył z nieba z kałachem i ostrzał wszystkich w pizdu. O mój Boże. Dobra. Mam parę pierdów. Okej. I'm looking forward to this. A tu jest strzałka, dobra. Hey, Sir Douchebag, up here. Oto Craig. Przybył nam na pomoc. Czy ja mogę? Wiecie, mam tutaj ogień. No dobra. Tak, tak, Craig, kurwa, słyszę się, spokojnie. Dobra, Craig to ma. My ankle. I think it might be broken. Maybe I should take a look at it. Yes, sir. Just a buddy. Thank you, noble paladin. My wound is healed. Can you get us upstairs? I think they locked us out. Nothing a level 12 thief can't take care of. You guys go ahead.
Okej, okay, dzięki. Tamtych debili zostawiamy. Let's skadadyl. To mikrofala? Funny old keg! Someone help! That came from the kid. You're not getting popped up, fucker! O mój Boże, Cartman jest kurwa martwy. Niszczą go w pizdu. Chyba musimy sobie stoczyć równą walkę. Równa walka. Dobra, wypróbujmy nowego skilla. Tak, tak. Analog w górę, a napisanie naciska X. Pewnie pierwsze z pieprze, bo... no. A! Dobra, okej. Okay. Teraz Butters użyje swojej podstawowej techniki bojowej, w sensie pierdzielnięcia z pieruna. To są dobre skillsy. Obszarówki. W elfa. A, szlak by cię. Odbicie, dobra. Butters jest kurwa martwy znowu. A, ba. Dobra, wskrzeszamy drania. Na szczęście nakupiłem mikstur. To jest takosków. Takoski go zbry. Wiecie, po opisie zdawałem sobie wyobrażam sobie to tak, że po prostu postać podejdzie i jawnie wepchnie takosa po prostu w usta swojego kumpla. Ale niestety... Ja nie wiem, na co ja czekam, okej? Cicho! To jest... muszę myśleć strategicznie, okej? Shut up. Poglądasz sobie w piekle! To było miłe. Kurwa mać. Proszę nie bij Buttersa, proszę nie bij Buttersa, proszę nie bij Buttersa, proszę nie bij Buttersa. Czemu bijesz kurwa Buttersa? Fuck you. Dobra, Butters, leż. Leż, po prostu leż, okej? Okay? I don't give a shit. A teraz pierdzielę ci smoczym oddechem, czy jak to się nazywa. Ha! Giń! Teraz cię jebnę i okradnę. No. Suck on this. Wstawaj, Butters. Nie udawaj. Your word is the command, my lord. Shall I heal the king, my lord? Or maybe let him suffer just a little bit more? Your word is the command, my lord. Spoko, spoko. Najpierw loot. I'm not dead, you can't loot me yet. I'm not dead, you can't loot me yet. Are you sure about that? Yes, sir. I'm just a buddy. His powers were too strong. The bard, he's up in one of the rooms. W ogóle wydaje mi się, że oni mówią księżniczka Kini, a nie Kenny. Wiecie, aby to mówią Kenny po prostu, a to jest tak Princess Kini. Wiecie, może to alter ego Kenny'ego po prostu. Well, czy teraz mogę go okraść? Och. Zgarnę sobie wszystko stąd i stąd. Och, mogłem usmażyć tych elfów. Widzę obluzowaną lampę teraz. No nic. W ogóle... ja jestem uleczony, a Butters? Zakładam, że też jest uleczony. No dobra, and stuck. Nie. Giń. Przejście. We should give this in a really mean online review after we're done killing everybody. Use your magic on the front door, douchebag.
Tak, tak, bo umiem to robić, oczywiście. Nie, najpierw muszę stworzyć ogień. Okej. Okay. Uwielbiam, że akurat token to mówi. Ciekawe, gdzie są rodzice, nie? Nie ruszacie jakby walczyć? Przez wszystko na mnie, prawda? No. Dobra. Niczego nie jestem pewny, stary. Au! 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 Dobra, trzeba uleczyć Buttersa, to nie wygląda wesoło. Obleję go wodą z buteleczki i to powinno wystarczyć. Czemu gościu mówi jak kuźwa Bane z Batmana? Czekaj, no, menusy nie są super czytelne, okej? Okay? Miej się oblać, nieważne. Teraz ich zniszczymy. Jakby ich zniszczyć? Kogo my tutaj mamy? Ten jest potężny. Chyba więc zaczniemy właśnie od słabiaka. Dobra. Teraz tak, Butters niech opierdzieli sobie... Czekajcie, czy ja mogę? On się wzmocnił. Tak, 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 spoko. Jeżeli to, gaszę cię. I teraz powinien móc jebnąć piorunem? A, on stoi jakby, tak jakby pół na pół. Trzeba je... Ewentualnie po prostu w drugim rządku, to jest opcja. Butters nie ma super dużo życia, więc raczej nie będę prowokował na niego ataku. Na następnego po prostu jebnę temu gościowi. Dobra. On powinien spłonąć w kolejnej turze. Opancerzenie nic ci naprzeciwko... No właśnie. A teraz tak. Pierd podejście drugie. O nie, nie będzie pierda podejście. A nie, może nawet będzie. Czekajcie, mikstura many. Co jest tutaj gazogenne? 70. Super pierdy. Duża, mała. Mała w zupełności wystarczy. Oh yeah. Może ty razem dam radę. Trzymajcie kciuki. Ma maskę gazową. Motherfucker. Dobra, Butters niech się uleczy. Dobra. Wiecie, to jest dziwne, że Butters jest tankiem, ale to ja... to ja mam więcej życia. To bardzo dziwne. Dobra, ogłuszyłem go. Tak. Przerwałem mu, wiecie, zaklęcie. No, czas na mord. Też tak uważam. Ciekawe, jak się po angielsku nazywa wykonaj. Ponieważ mam wrażenie, że nie tak. Dobra, krwaw. Ej, mój nóż się zmienił. Mam nowy nóż. Butters, lecz się ponownie. Teraz zasłużyłeś na dużą miksturę. Nice. Dobra, pierdolę mu jeszcze raz. Znowu to zrobiłem. Dalej niewytimingowane. Gra chwali mnie, że jestem idealny, więcej mi nie trzeba. Ogłuszenie. Dziękuję. No dobra. Kotek. Mm-hmm.
A, czy nawet to nie działa, bo ma maskę gazową, jasne. Leży i płonie, więc no... Lepiej nie będzie. Wciąż sta... Właśnie chciałem, byłem ciekawy, czy zostanie obrażenia, mimo to już jest ogłuszony. Dostał. No dobra. Sprzęt leśnego elfa? Czy ja mogę to nosić? Jakby jesteśmy z innych frakcji, ziom. Lifesteal przy używaniu łuku. Okej. Ja jestem złodziejem z krwi i kości. W sensie wcześniej nie byłem, bo nosiłem jakiś dziwny sprzęt do futbolu, ale... spoko, najpierw lutujemy. Najpierw przyjemności, a potem cała reszta. No spoko, spoko, dobra, wiesz co, teraz na złość tobie zakończę teraz odcinek, więc jakby Ken wytrzyma, przechodzi przez gorsze rzeczy w tym serialu. W każdym razie tak, tyle ode mnie, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. Trzymajcie cieplutko, miłego dnia i na razie do kolejnego South Parku mi na kanale. Pa, pa!